Ekonomia, kapitał, gospodarka. A ja konkretami, proszę państwa, tutaj zasypię moich gości państwa za dzisiejszym dziennikiem Gazetą Prawną, strona A4. Podwyżki płac nie nadążają za inflacją. Po raz pierwszy od 20 lat spadną w tym roku realne wynagrodzenia. Pocieszający może być tylko brak zwolnień masowych, czyli grupowych. Wzrost wynagrodzeń w wybranych branżach od stycznia do września, no najlepiej ma się produkcja urządzeń elektrycznych 7%, przemysł chemiczny 5,8% i to jest powyżej inflacji jeszcze, prawda? Przemysł odzieżowy 5,2%, hutnictwo 4,5%, przemysł tekstylny 4,4%, no i co w tej najgorszej sytuacji? Budownictwo. O 0,4, poziom inflacji prawie 4%, w związku z tym tutaj spadek wyraźny. Przemysł farmaceutyczny 0,8% wzrostu, czyli spadek realnie. Produkcja wyrobów tytoniowych 1,5%, czyli spadek realnie. Produkcja napojów 2,1%, spadek realnie. Hotelarstwo, gastronomia 3%. Handel detaliczny też 3%, 3,1%, górnictwo węgla kamiennego, brunatnego, przemysł samochodowy 3,4%. Także wszystko to jest poniżej poziomu inflacji, w związku z tym spadki. No i jeszcze jedna ciekawostka, proszę państwa. Pozew zbiorowy przeciwko Gowinowi. Związkowcy z Warszawskiego Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. To nie wasi ludzie. Domagają się od ministra sprawiedliwości rekompensaty za zamrożenie płac od 2009 roku. Z ich szacunkowych wyliczeń wynika, że z powodu braku waloryzacji stracili od 5 do 10 tysięcy złotych. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej duży tekst na ten temat. Funkcjonariusze skarżą ministra za brak podwyżek. Ja tak się zastanawiam, jak to czytam, kogo ja miałbym oskarżyć za to? No bo jedziemy na ma tym samym... Ma pan pracodawcę. Ja myślę, że tam jest pracodawca, ale wie pan, ja tak się zastanawiam, bo ja jestem świadomym obywatelem, tak się zastanawiam, z czego. Ale szanowni państwo, sami wiecie, jak inflacja w ostatnich latach, jaka ona była. Jeśli na przykład gorsza sytuacja jest w sanepidach, gdzie 5 lat nie ma regulacji płacowych. Popatrzcie, tak samo, jeśli się mrozi w całej budżetówce, to urzędy administracji państwowej sobie radzą. Bo jeśli popatrzymy na statystyki, to tam płaca rośnie. Natomiast w bardzo trudnej sytuacji w budżetówce jest ochrona zdrowia, są sanepidy, szkolnictwo, edukacja.